W grze w piłkę, takiej rekreacyjnej po godzinach, jest jedna rzecz, której nie kochamy. Rozgrzewka. Nie bardzo wiemy, jak do niej podejść, ile na nią przeznaczyć czasu. Zwykle robimy to źle albo wcale. Dzisiaj przedstawimy Wam kilka ćwiczeń, na które warto dla zdrowia, własnego zdrowia, przeznaczyć parę minut. Jest z nami trener przygotowania fizycznego Michał Kwietniewski. Michał, zwykle na takich boiskach wygląda to tak, że bierzemy piłę i uderzamy jak najmocniej. Najgorszy sposób na rozgrzewkę? Możliwie chyba najgorszy. Można narazić się niepotrzebnie na urazy grupy kulczowo-golonowej, czyli tyłu uda lub wszelkiego rodzaju inne urazy. A wystarczy parę krótkich ćwiczeń, parę minut poświęcić przed grą, aby przygotować się w miarę optymalny sposób do gry. No to zaczynamy. Zaczynamy. Ćwiczeniem pierwszym przygotujemy tylną część uda, czyli grupę kulczowo-goleniową. Wykonujemy przeskoki z prawej na lewą nogę z jednoczesnym przyciągnięciem kolana do klatki piersiowej. Zwróć uwagę na utrzymanie równowagi. Jednocześnie wzmacniamy mięśnie odpowiedzialne za stabilizację dolnej nogi. Drugim ćwiczeniem przygotujemy do pracy mięsień czworogłowy i jednocześnie popracujemy nad stabilnością nogi podporowej. Wykonujemy przeskoki z prawej na lewą nogę z jednoczesnym przyciągnięciem pięty do pośladka. Ważne, aby kolana były cały czas blisko siebie. Naskok, trzymasz. OK. Skip, spróbuj z niższej pozycji. OK. Czyli ląduje w pozycji ćwierć przysiadu. Spokojnie, prostuje się, tak. Trzecim ćwiczeniem jest bardzo kompleksowe ćwiczenie, jakie są wykroki. Będziemy pracować zarówno nad tyłem uda, przednią częścią uda, jak i nad klatką piersiową. Wykonujemy długie kroki, raz prawa, raz lewa noga, z jednoczesnym mocnym uniesieniem ramion w kierunku nieba. Hop, przechodzę przez płotek, sięgam, rozciągam klatkę i plecy. Ważne, żeby nie odrywać przedniej pięty, krok musi być wystarczająco długi. Kolejne ćwiczenie możemy wykonywać w dwóch wariantach. Naprzemiennie podnosząc prawe kolano do klatki, lewe kolano do klatki, a wracając będziemy pracowali piętą do pośladka prawą, lewą piętą do pośladka. Raz prawa, raz lewa. Pracuj rękoma. I pięta do pośladka, koordynujemy pracę ramion, jednocześnie doskonaląc koordynację ruchową. Ostatnie ćwiczenie również ma dwa warianty. Popracujemy specyficznie dla ruchów występujących na boisku, czyli dla kopnięcia i dla podania wewnętrzną częścią stopy. Popracujemy zarówno w wymachu w górę, jak i w ściągnięciu nogi do siebie. Hop. Hop. Prosta noga. Jak wysoko? Tak jak możesz. Zarówno w odwiedzeniu do zewnątrz, jak i w przyciągnięciu nogi do siebie. W mniejszym zakresie, a dokładniej. Noga cały czas do boku. Tak jest. No i faktycznie czuję, Michał, że całe ciało jest rozgrzane. Ile powinna trwać taka rozgrzewka? Oczywiście w zależności od temperatury, jeżeli jest cieplej na zewnątrz, skracamy tą rozgrzewkę mniej więcej 5 do 6 minut. Jeżeli jest chłodniej, wydłużamy tą rozgrzewkę do około 10 minut. Czyli podsumowując, 5-6 minut, 5 ćwiczeń i jesteśmy gotowi do gry. Dokładnie. Pamiętajcie o tym.